Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ma
Let's go.
Thank you.
Thank you.
avuto nello studio stasera. Thank you.
Trenerów pan Wadim Czeczuro i Dariusz Maciejewski oraz przedstawicielki zawodniczek Roxana Schmidt oraz Cassandra Brown. Jako pierwszych oczywiście tradycyjnie proszę trenerów. Trener gości pan Dariusz Maciejewski. Bardzo proszę. Gratuluję zespół dzisiaj do faworytem i tego dźwignął ciężar i tak naprawdę nie był to dla zespołu gospodarzy trudny mecz. No, przegraliśmy na pozycji 4-5, no, fizycznością totalnie, kompletnie żeśmy zbiórkę w ataku przegraliśmy 17-10, z tego akcje powtórne, 19 punktów zdobitek zdobył zespół gospodarzy i przegraliśmy 19 punktów, ale to nie tylko to, że to jedna cyfra jest taka straszna dla nas, ale ogólnie brakowało nam tutaj w takim meczu właśnie po to została nasza takeli zakontraktowana, żebyśmy tak fizycznie nie przegrywali z zawodniczkami amerykańskimi pod koszem, bo to było jakby to ustawiło mecz. Ale generalnie zespół grał dobrze, mądrze, dzielił się piłką, 22 asysty. Polkowic, no to można komplementować. Duży spokój, kontrola gry i staraliśmy się na tyle, na ile mogliśmy. I tak naprawdę nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, ale myślę, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Złożyło się tak, że w dniu dzisiejszym i w sytuacji takiej, jakiej jesteśmy, nie byliśmy w stanie pograć tutaj o zwycięstwo, a jedynie myśleć o tym, żeby takie mecze dawały nam dużo, dużo wiary w to, że potrafimy wygrywać z tymi zespołami, na które dzisiaj będziemy się bardzo mocno nastawiać, a za tydzień nas właśnie taki mecz czeka. Jeszcze raz gratulacje i życzę dalej powodzenia. Bardzo dziękujemy. Proszę o głos teraz trener gospodarzy, pan Wadim Czeczuro. Dziękujemy za gratulacje, aczkolwiek wygrywając 10-15 punktów cały czas miałem obawę, bo znam gorzowską szkołę koszykówkę.
Жуковки. Вем, уже дівчини виховалися в Гажові практично і грають направду від початку до кінця, це мені завжди імпонувало. Стараюся це теж зробити в своєму засполі, в нашому засполі. Бо направду обоєднана якась ситуація, дівчини бачать до самого кінця і є дуже небезпечно. Був такий момент, що там за 16 пункту зайшла нагло на 10. Це ж таке і була ініціатива в рамках Гажова. Для того я упереджав дівчини, що мужчина цілий час грає 40 минут, грає на певній концентрації. Но раз виходило, раз не виходило, старались ще, так як Дарик виявив, що є двоє ще дві асисти, однак зараз пограв 12 страт, то теж є в кінці добрий винік, але надалі маємо ще дуже-дуже до поправлення. І так як мовив, що я ще раз подготувався своїм дівчинам і дівчинам з Гажова, тренував ще, бо направду, ну, ще ж вони спокійно не були вже стали матч коротко, може останні півтори-дві минути, бо знав ту школу, знав тих Вальчаків і до кінця чого було чимось марки, то саме дівчина моєго шапку. Я ще раз готувався, рівніш за добрим грем. Bardzo dziękuję. Oddajmy głos w takim razie bohaterkom tego spotkania jako pierwsza. Cassandra Brown, what is your opinion about the game? Excuse me? Your opinion about today's game, about the match. What was your opinion about it? Your opinion. Oh, my opinion, sorry. it was a hard-fought battle for us. I think we got out-muscled a little bit. We're definitely missing the strength of Kelly and maybe Hoop, I think. We're a young team, so we just try to play really fast and aggressive, but I think we're missing the experience aspect a little bit and just some leadership on the floor to have some experienced players to get us through and make us be successful to win the game. So. Thank you very much. Prosimy o opinię w takim razie. Roxana Schmidt, dzisiaj 12 punktów. Od samego początku wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy dla nas mecz. Trener uczulał nas przed tym. Jednak zostawiłyśmy serce na parkiecie, walczyłyśmy do samego końca. Cieszy fakt, że miałyśmy 17 zbiórek w ataku i 19 punktów drugiej szansy. Myślę, że to zaważyło o tym, że wygrałyśmy ten mecz. Jestem bardzo dumna z dziewczyn i myślę, że pójdziemy za ciosem i tylko będziemy wygrywać w kolejnych meczach. Bardzo dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania? Dziękujemy, szeroki drogi do domu.